thy divine wisdom guide. Shh, quiet. Thy my path is wrought of darkness. Shut up. They have our scent. Run! We want is right there. No, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now, breach the seal. Get us through that door! Three they come. By three thy way opens. Blood showed. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you! No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... Ugh. You gotta be kidding me! Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. But by three they come, by three thy way opens, by the blood of them willing. Hail. Hail the creator. Oh, hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak this. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I don't know. Maybe it's a temple. Or a tomb, or... It's a gate. Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me.
Who my father brought to darkness. Guide my soul to thy sacrifice. From the abyss, we seek thy salvation. By three they come. By three thy way opens. By the blood of the willing. We call thee home. Come. Blessed Everard, thy eternal light protects me, thy divine wisdom guides me. Open your eyes. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal there light. Is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By three, they come. By three, thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. Blessed Mother, save us. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nigrum i zapraszam was na pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Diablo 4. Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Bezpośrednia kontynuacja niesamowitej serii gier Diablo. Opowiadającej o odwiecznym konflikcie, o walce między demonami a aniołami. Naprawdę nie mogłam się doczekać. Gra jest niesamowita, prezentuje się niesamowicie. Jeżeli śledziliście mój kanał, to wiecie, że ograłam wcześniej dostępne bety. Bety były dostępne dla wszystkich. Była open beta, był slam server, na którym na jednej becie i na drugiej mogliśmy przetestować grę, mogliśmy zagrać różnymi klasami, mogliśmy przekonać się, jak wygląda rozgrywka, jak wyglądają różne mechaniki i mieliśmy też dostępne pierwsze zadania fabularne
pierwszym akcie. Tak naprawdę mieliśmy w becie dostępny cały prolog oraz cały pierwszy akt. Ja zrobiłam pierwsze zadania fabularne wtedy, a później skupiałam się na eksploracji świata i na zadaniach pobocznych, także następne zadania fabularne zostawiałam sobie już na swoje przejście, żeby zobaczyć je właśnie podczas serii. Także zapraszam Was serdecznie, wszystkich diablomaniaków i wszystkich pozostałych widzów. Gra oczywiście ma miejsce w sanktuarium, świecie ludzi, ale cała akcja toczy się wiele lat później, po wydarzeniach z trzeciej części, także myślę, że na pewno będzie sporo różnych fajnych nawiązań do poprzednich części, nawet w samej becie mieliśmy już okazję zobaczyć znajomą twarz, znajomą postać z Diablo 3 i myślę, że takich rzeczy będzie tutaj więcej. Ja mam zamiar zagrać sobie Łotrem w tej serii i zobaczymy, jak będzie się ta klasa sprawdzać. Jak widzicie, jest 5 dostępnych klas. Myślę, że za jakiś czas twórcy Blizzard wypuści 6 klasę. Bardzo dużo ludzi chciałoby zobaczyć Paladyna, bo jest to klasa, która była też w Diablo 2, była w Diablo 3, przewijała się ogólnie przez całą serię. Także myślę, że to będzie klasa, która albo dojdzie w DLC, albo w jakiejś większej aktualizacji. Ja podczas bety przetestowałam sobie czarodziejkę oraz druida na slam serwerze, także obie klasy są naprawdę wyśmienite, sprawują się naprawdę fantastycznie. Ja myślę, że i tak najlepszym pomysłem jest sprawdzenie każdej klasy. Pokażę Wam opisy każdej z klas. Tutaj macie również, można powiedzieć, takie specjalizacje tych klas. Będę o wszystkim oczywiście opowiadać w trakcie rozgrywki, to co wiemy, to co właśnie zobaczyliśmy w samej becie, to co beta nam zaprezentowała. Dużo rzeczy odblokowuje się na różnych poziomach i dużo ważnych rzeczy. Gra wprowadza też bardzo dużo nowych mechanik, których w ogóle nigdy nie było w serii Diablo. I to się tyczy różnych właśnie nowych, na przykład handlarzy, nowych przedmiotów, czy też nowych nawet walut. Także to wszystko będziemy sobie sprawdzać po kolei. Myślę, że też dużo rzeczy później dojdzie w trakcie właśnie rozgrywki, jak będziemy przechodzić akty. No i wybieramy Łotra. Przebiegli łotrzykowie korzystają ze wszystkich dostępnych narzędzi, by osiągnąć cel. Są zwinni i zaradni, więc mogą atakować wrogów z daleka przy pomocy łuków lub z bliska używając sztyletów. Mogą też nasycić swoją broń różnorodną magią. Tak, jeszcze jest taki motyw, że możemy jako łotrzyk korzystać również z kuszy, także my zagramy sobie kobietą, w Diablo 4 mamy możliwość zmiany wyglądu, również możemy sobie wybrać płeć, także to jest bardzo fajna sprawa. Ja myślę, że wybierzemy sobie po prostu gotową postać, ten edytor postaci już pokazywałam w becie, oczywiście w opisie znajdziecie linki do tych beta testów, do streamów, ponieważ streamowałam te bety i będziecie mogli sobie tam zobaczyć, jak to wygląda. Ja po prostu chcę przejść już do rozgrywki, bo to już i tak sprawdzaliśmy, więc wybierzemy sobie jakąś gotową łotrzycę. Mogę sprawdzić, jakie tutaj są warianty. Możemy wybrać tą pierwszą, czy drugą. Może być pierwsza, okej, niech będzie pierwsza. Finalizuj, personalizuj, mogę Wam jeszcze pokazać, jak wygląda to mniej więcej, ale wybierzemy sobie gotową po prostu postać. Tutaj kolory skóry, można się naprawdę niesamowicie pobawić. Ja oczywiście, gdybym grała prywatnie, to spędziłabym pewnie tutaj kilka dobrych godzin. Kolor oczu, tutaj mamy włosy, kolor włosów, różne fryzury, brwi. Wszystko mamy tutaj do wyboru, akcesoria w tej odsłonie, również dochodzą tatuaże oraz biżuteria, kolczyki. Kolczyki mamy nawet fajne, podobają mi się, bardzo fajne. I te tatuaże, kurczę. Oj, pięknie. Dobra, finalizuj. Hardcore. Mamy też możliwość wybrania postaci hardkorowej, co znaczy, że bohater, jeżeli zginie, to zginie na amen. My takiej postaci nie bierzemy. Bierzemy normalną postać, która, wiecie, na pierwsze przejście, która normalnie będzie mogła ginąć i powstawać później. I poziom trudności.
Mamy tutaj poziom trudności, właśnie, jak to wygląda. Więcej, a nie, to jeszcze jest samouczek, to więcej informacji, mniej informacji. Zobaczymy później, jak będzie z poziomami. Więcej informacji, szczegółowe samouczki, bo później mogą dojść rzeczy, których nie było w becie, a na pewno chętnie chcemy je zobaczyć. O, no i te dwa poziomy trudności. Widzę, że jest pierwsza ranga świata, awanturnik i druga weteran, czyli tu się nic nie zmieniło w tej kwestii. To samo było w betach, bierzemy awanturnik, także będziemy zaczynać naszą tą przygodę z Diablo 4. No i oczywiście gra skupia się na tym, że mamy całą fabułę, całą historię, jest to gra single player, ale jest jednocześnie otwarty świat i mamy też dostęp do multiplayera. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Okej, okay, zaczynamy. Dobrze, zaczynamy, słuchajcie. Tak, mamy to. Oczywiście samouczki poruszania się. Oczywiście rozbijanie wszystkiego.
to jest naprawdę bardzo istotne. O, proszę bardzo. Też właśnie, osoby, które miały okazję zagrać w beta testy, dostają teraz właśnie na premierę nagrody za pokonanie pewnych właśnie pewnych przeciwności, że tak powiem, osiągnięcie pewnych rzeczy. Beta testach. Także w beta testach musieliśmy osiągnąć 20 poziom. Dostajemy za to właśnie wilcze nosidło bety, tytuł. No i też trzeba było na slam serwerze drugim teście zabić bossa świata, Ashawę. To wszystko jak najbardziej umieszczę w opisie, w linkach, także będziecie mogli sobie zobaczyć, jeżeli nie widzieliście, jeśli jesteście ciekawi tych beta testów, jak to wyglądało. Czy na przykład chcielibyście sobie porównać, zobaczyć, jakie zmiany zaszły, to... Jak najbardziej wam to umieszczę, będziecie mogli sobie obejrzeć to. Okej, okay, musimy znaleźć schronienie. Powiem wam, że na razie bardzo przyjemnie się dźga tymi dwoma sztyletami. Ja myślę, że docelowo będę chciała iść w łuk. Można iść w kuszę. Ja już mam pewną wizję, jak ten build będę chciała zbudować, ale najpierw muszę zobaczyć drzewko umiejętności. Drzewko umiejętności łotrzyka, ponieważ tego niestety jeszcze nie widziałam. Miałam okazję testować czarodziejkę i druida, ale łotrzyka jeszcze nie, więc... Więc tak naprawdę te drzewko będę miała okazję zobaczyć po raz pierwszy. Zobaczymy, co tam jest, ale mam jakąś taką wizję właśnie łuku. Zaraz, my mamy łuk. Czekajcie, my mamy łuk i mamy sztylety. To wychodzi na to, że łotrzyk może mieć i sztylety, i łuk. Nie musimy się ograniczać tylko do jednej broni. Dobra, a ja bym chciała zmienić sobie teraz, czy... Ja nie mogę zmienić, bo może mam tylko jedną umiejętność właśnie pod sztylet. To jest teraz ciekawe. Zdolności będziemy sobie jeszcze patrzeć. Ale naprawdę... Ciekawi mnie teraz. Chyba to się odnosi do tego, że nie mam umiejętności, wiecie? Takiej podstawowej pod łuk. Oczywiście możemy używać miksturek leczących. Tutaj też jest to zmienione, na przykład względem właśnie... Bardziej jest to podobne do Diablo 3 niż Diablo 2. Miksturki lecznicze nie zajmują nam ekwipunku, tylko mamy je właśnie w tej kuli obok. Everywhere. Fangs in the dark. Gah! He bit me. Careful. He's a wild one. What's it to you? Oswin, hush. I'm sorry, wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all! Kill us all! Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. No i docieramy do naszej pierwszej wioski. There is evil staring at the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Oczywiście już na start mamy kupców tutaj, handlarzy. Powiem wam, że naprawdę bardzo dużo miejsca mamy, to jest naprawdę genialne. Dużo miejsca w ekwipunku, dużo można zbierać. Możemy wchodzić w interakcję, porozmawiać z różnymi osobami. O, też mamy uzdrowicieli, tak jak na przykład w Diablo 2, że możemy sobie podejść, oni nas wyleczą. If Devmir is taking up all the space by the fire, just give him a shove. W ogóle nasza kula mocy jest fioletowa. Ciekawa jestem, co to jest za moc, jak się nazywa. Fire's looking good, but I should watch it a little longer.
to make sure it doesn't go out. Could you protect us from whatever is out there? We have nowhere else to turn. I'm going to kill whatever's in those ruins before it gets the chance to kill me. Truly? Oh, thank you. Oczywiście, pokonamy to. No i wbiliśmy na pierwszy poziom, słuchajcie, na drugi poziom. Tak, możemy od razu przejść do menu zdolności i sobie wybrać nową umiejętność, drugi poziom. Także lecimy, słuchajcie, teraz będzie można trochę więcej polewelować to wszystko. Wcześniej mieliśmy maksimum 20 poziom na jednej tam becie, mieliśmy open becie 25 poziom, to był maksymalny poziom. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. To są podstawowe umiejętności. Oczywiście, jeżeli na przykład umiejętność tam nie podpasuje, to możemy w bardzo łatwy sposób sobie ją zdjąć. Używamy do tego złota, normalnych monet, które zbieramy wszędzie po prostu za zabijanie potworów, za rozwalanie różnych rzeczy. Koszt refundacji, no to będzie akurat nam pokazywało, ile na przykład dana umiejętność tam kosztuje, tak? Kupujemy ją za punkcik, ale jeżeli chcemy się wycofać z używania tej umiejętności, to używamy złota. Umiejętności podstawowe raniu wrogów są zawsze dostępne do użycia. A tutaj? Wydaje wskazaną liczbę punktów. Więcej punktów trzeba zużyć. No ale tutaj... Aha, energię mamy. Okej, dobra, no to już wiemy, czym jest fioletowa kula. To jest energia. Każda klasa ma inną nazwę dla swojej mocy, many, energii. Wiadomo, o co chodzi. Ożywcze uderzenia, to już wroga wręcz, zadając 6 punktów obrażeń, zwiększając regenerację energii o 20% przez 3 sekundy. Niezłe. A mamy coś w łuk, taniec ostrzy. Szybko przebijasz ofiarę ostrzem i zadajesz jej 4 punkty obrażeń, a następnie przemieniasz się, aby przenikać przez wrogów przez 3 sekundy. Rana kłuta. Rzucasz ostrzami na niewielką odległość, zadając 6 punktów obrażeń. To trzecie użycie spowalnia wrogów o 20% na 2 sekundy. Trafienia krytyczne zawsze spowalniają cele. Też można by było pójść w krytyki, to by było dobre. Poszukiwanie serc, wypuszczasz strzałę, która wyszukuje wroga, zadaje mu 7 punktów obrażeń i zwiększa szansę na zadanie mu trafienia krytycznego o 3% przez 4 sekundy, maksymalnie do 15. Mocarna strzała. Wystrzeliwuje we wroga potężną strzałę, która zadaje 6 punktów obrażeń, co trzecie użycie odsłania wroga na 2 sekundy. Kurczę, no chciałabym ten łuk, nie? Ta rana kłuta. No to wszystko jest ostrzami. Ostrze. To też jest atak wręcz. Dobra, lecimy w łuk, słuchajcie. Zawsze ewentualnie można coś tu zmienić. Mocarna strzała albo poszukiwanie serc. Myślę, że z tym trafieniem krytycznym byłoby coś naprawdę, to by było naprawdę coś fajnego. Tu jest odsłonięcie wroga. Dobra, bierzemy poszukiwanie serc. Ja bym chciała to przypisać, mamy na razie tylko jeden slocik. Te wszystkie inne sloty odblokują się po skończeniu prologu, także na razie na ten moment mamy taką jedną umiejętność. Możemy się jeszcze wypytać o inne rzeczy. I'm sorry, it's a bit cramped. It's still better than a cave. Alenta went a bit deaf last winter. You might need to speak up around her. Nothing special about our little town, but it's home. We'll do what we can for him. Might have to keep him in the shed for now, though. He tried to bite off Oswin's fingers. A warm heart. Oh, you poor. Let me help you out. Okej, tutaj inne postacie to mają takie, wiecie, dialogi takie pojedyncze. Dobra, no to idziemy do tych ruin wyjącego lodu, o których nam mówili. Myślę, że jak użyję tej umiejętności, to automatycznie się przełączę na łuk, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Tak, automatycznie się przełączamy na łuk, ale to może być dobre. Chciałabym pójść w krytyki, bo to może być dobre. Krytyki będą akurat czymś dobrym i dla łotrzyka z kuszą, i dla łotrzyka z łukiem, i dla ostrzy. No, to nie ma znaczenia, nie?
Ale lubię łotrów, naprawdę lubię łotrzyków. Okej, mikstury leczenia mogą wypaść z wrogów, obiektów. Są podnoszone automatycznie. Akurat miałam full, ale się wyleczę, żeby wziąć tą miksturkę. To jest fajne, że taka strzała może też rozbić właśnie na przykład jakieś skrzynki, beczki. To jest genialne. Wejdziemy sobie jeszcze w tym odcinku do ruin. Ruiny wyjącego lodu. Co do jeszcze multiplayera, wracając, mimo że ten otwarty świat jest naprawdę bardzo otwarty, bo mamy tutaj właśnie jednocześnie multiplayer i można powiedzieć single player, bo gramy sami, ale mamy świat pełen graczy, że widzimy tych graczy. Wiadomo, to jest prolog, więc na razie tutaj tych graczy nie widzimy. My ich zobaczymy dopiero później po skończeniu prologu tak naprawdę. Jak dotrzemy też do miasta, to będziemy widzieć innych graczy, ale w żadnym wypadku to nam nie przeszkadza. To nie przeszkadza w eksploracji, w robieniu zadań. Po prostu ci gracze są, widzimy ich. Oczywiście można na przykład zaprosić kogoś do drużyny, tak jak było to w Diablo 2 i grać na przykład z innym graczem, ale nic nie stoi na przeszkodzie też w graniu samemu, tak? To nie jest tak, że ktoś nam zabierze jakąś nagrodę, czy zabierze nam jakiegoś na przykład bossa, tak? Pięknie. Nasza maksymalna wartość zdrowia też się trochę podniosła. Mapkę mamy tutaj. Nie mamy jedynie właśnie takiej przezroczystej mapki nałożonej na cały nasz ekran, tak? Tak jak było to właśnie w poprzednich odsłonach Diablo, ale uważam, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Mi taka mapka, jaka jest tutaj, nie przeszkadza. Minimapka tutaj. Dobra, trochę rzeczy już pozbieraliśmy, ale sobie je później ogarniemy. No i te ruiny przechodziliśmy już też w becie, także wow, nie zdążyłam się odsunąć, ale ładnie ich załatwiliśmy, tych upadłych, naprawdę bardzo fajnie, słuchajcie, no genialnie. Dobra, weźmy sobie nowe rzeczy. Tutaj widać od razu, że mamy mocniejszy ekwipunek, możemy sobie go porównywać, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, ale nakładamy tą tunikę włóczęgi, jest znacznie lepsza, wow, nawet fajnie wygląda, genialnie. Juchtowe rękawiczki, 10 punktów, 16 punktów. Nie mieliśmy rękawiczek, to dobra. Tu jest coś do leczenia, tam jest jakieś dalsze przejście. Mimo że przechodziliśmy już przez te dungeony w becie, ale wiecie, no to jest seria, chcę wam to wszystko pokazać i jeszcze zdolności. Pokazywać wam, tutaj muszę jeszcze jeden punkcik wbić w ogóle w tę część drzewka, w umiejętności podstawowe, zanim w ogóle drzewko zaawansowane mi się odblokowuje, bo ta linia cały czas biegnie i odkrywa nam kolejne drzewka z różnymi rodzajami umiejętności, czyli najpierw na start tutaj z tego co wiem mamy umiejętności podstawowe, z tego co wiecie odblokowałam w becie do tej pory umiejętności zaawansowane zużywające energię, moc, esencję, manę, jak zwał tak zwał, umiejętności bardziej defensywne, umiejętności jakieś bardziej ofensywne, że na przykład jakieś tarcze, tutaj jakieś powiedzmy rzeczy, które jakieś potężne rzeczy, które zadają solidne obrażenia, no i dalsze drzewka są do odkrycia. Także ja na pewno będę chciała wam pokazać, jak najwięcej się da, jak najwięcej odkryć. Będziemy oczywiście robić zadania poboczne, będziemy eksplorować ten świat. Zadania poboczne naprawdę warto robić moim zdaniem w tej grze, bo są naprawdę bardzo ciekawe i wielokrotnie w tej becie zauważyłam, że
zadania poboczne mają wiele wątków. Dobra, weźmy sobie następną zdolność. Wiele wątków, to znaczy, że często było tak, że opłacało się wracać do na przykład tego samego miasteczka, w którym już wcześniej byliśmy, albo do tej samej wioski i po prostu zobaczyć, co tam się zmieniło, pogadać jeszcze raz z tymi postaciami, z którymi wcześniej rozmawialiśmy i robiliśmy zadania dla nich, bo później okazało się, że dostawaliśmy nowe zadanie, które było bezpośrednią kontynuacją tej małej historii. To jest naprawdę super. Kiedy poszukiwanie serc zada trafienie krytyczne, zyskujesz 8% do szybkości ataku na 4 sekundy. Wartość ta jest podwojona, jeśli wróg jest odsłonięty. Moim zdaniem super rzecz, bierzemy. Można oczywiście też wmontować kolejny punkcik, byśmy mieli jeszcze większe obrażenia tutaj i tę wartość krytyczną też w samą tą umiejętność pierwszą, którą kupiliśmy. Maksymalnie tutaj 5 można wmontować, ale też warto... Wow, panie, ty jakiś mocniejszy jesteś. Niebieskie rękawice zakładamy od razu. Super, 3 punkty do wszystkich współczynników. Te współczynniki automatycznie nam się tutaj zmieniają, automatycznie, tak samo te atrybuty, siła, inteligencja, siła woli, zręczność, my tego nie podbijamy, tak jak w Diablo 2, tylko to wszystko samo nam się podbija razem ze współczynnikami w momencie, kiedy levelujemy, kiedy nosimy, zdobywamy i zakładamy lepszy ekwipunek. No, robi się, powiem wam, bardzo wymagająco już. Mamy stworki już na drugim poziomie, wyższym, bardziej opancerzone, z tarczami. I powiem wam, kurczę, no jest ciekawie, nie? Bo my mamy jedną umiejętność na razie, nie mam żadnych też uników, a myślę, że w to też trzeba będzie zainwestować później. Fajne było to, jak tam ta strzała jedna ominęła tego przeciwnika i trafiła tam tego strzelca. To było mocne, to było piękne. Dobra, lecimy teraz dalej. O, skrzyneczka. Z tego, co na ten moment się orientuję, no tyle, ile właśnie było w becie, możemy biegać w ten sposób. To jest najszybszy bieg, najszybszy... możliwy bieg na razie na ten moment naszej postaci. Mamy jeszcze coś takiego jak właśnie takie uniki. W sumie no mamy te uniki, nie? Właśnie coś takiego, tylko to jest taki, wiecie, unik zwykły, ale myślę, że nawet jako łotrzyk będziemy mieć uniki, wiecie, w formie umiejętności, nie? Może nawet jakiś unik z atakiem, bo tutaj mamy taki prosty skok, prosty unik. Można też używać tego jako takiego, wiecie, przyspieszenia trochę nawet w poruszaniu się, ale to też musi poczekać chwilę, bo to musi się załadować. I co mi się jeszcze podoba? No dużo rzeczy, tu jest dużo takich fajnych rzeczy, naprawdę. Będziemy grać, będziemy z każdym kolejnym odcinkiem te rzeczy sobie fajnie odkrywać. Jak wbijamy na kolejny poziom, to powstaje taka fala uderzeniowa i ona naprawdę zadaje obrażenia przeciwnikom i odpycha przeciwników. To jest fajne. Czasami można to, wiecie, z wiedzą taką, że na przykład już dosięgamy do końca tego paska, tego poziomu, zaraz wbijemy na nowy poziom, można tą wiedzę fajnie wykorzystać w walce. Dobra, 2 punkciki, słuchajcie, przechodzimy do nowego drzewka, drzewko... I to wygląda dobrze, to mnie zaintrygowało, to już po samym, kurde, po samym symbolu, po samej ikonce dobrze wygląda. Koszty 25 punktów energii, szybko wypuszczasz strzały, 5, z których każda zadaje po 10 punktów obrażeń. Mega. 5 strzał, 50 punktów obrażeń. Słuchajcie. Salwa.
30 energii. Wystrzeliwujesz salwę 5 strzał. Fajna też sprawa, która rozchodzi się na boki. Każda z nich zadaje po 7 punktów obrażeń i ma 20% szans na odbicie się rykoszetem od wroga maksymalnie jeden raz. Trafienie rykoszetem zadaje 40% obrażeń podstawowych strzały. No, 20%... dużo! Ale pytanie teraz, czy... Każda z nich zadaje po 7 punktów obrażeń i każda z nich ma po 20% szans, czyli po 20% szans na każdą strzałę w jednym wypuszczeniu, w jednej salwie. Czyli każda, dajmy na to, każda strzała, może nie każda strzała trafi, ale dajmy na to 3 albo 4 strzały na 5, będą mieć te 20% szans, każda się odbije rykoszetem maksymalnie raz. To też jest dobre, to nawet brzmi lepiej niż to, wiecie? Wirujące ostrza. Te ostrza też naprawdę genialnie wyglądają, ale nie pójdziemy w łuk, słuchajcie. Idziemy w łuk, może jakieś tam takie dodatkowe rzeczy jak noże do rzucania, czy może jakieś kolczatki, czy jakieś takie pomniejsze pułapki. Niekoniecznie iść w pułapki, ale coś takiego, w sensie no dodatkowego. Przebijający strzał. Wypuszczasz strzałę, która przebija wszystkich wrogów w linii prostej, zadając im 24 punktów obrażeń. No nie, bo jeżeli przeciwnicy się rozproszą, to ich nie trafimy w ten sposób. Nie, albo salwa, albo szybki ostrzał. Tylko, że właśnie szybki wystrzał. Pytanie, jak to wygląda? Czy to jest taki wystrzał, ogólnie strzał do góry i one później spadają, taki a la grad strzał, czy wypuszczamy strzały szybko przed siebie. Bardziej mi się wydaje, że przed siebie. Weźmy tą salwę. Jak coś, to sobie zmienimy i później zmienimy sobie na szybki ostrzał. Zawsze możemy to refundować, także nie ma problemu. Wow! Mega, nie no, mega, ja jestem zachwycona! Dobra, wracamy tam do eksplorować tamtą część. Ten odcinek będzie dłuższy, bo kurczę, słuchajcie, no początek jest mocny, jest fajny. Też sam początek właśnie, to mamy też te cutscenki, z czego właśnie też Diablo, ogólnie seria Diablo jest taka no znana i to jest bardzo takie rozpoznawalne. Diablo się też tym cechuje, że te cutscenki są naprawdę przepiękne, długie i fenomenalnie je się ogląda, naprawdę. Nie no, mega. Ja z tej salwy jestem zadowolona. W trakcie, pomiędzy właśnie jeszcze używanie tej zwykłej umiejętności, żeby naregenerować tą energię, no to jest piękna sprawa, słuchajcie. Chciałam coś zobaczyć. Nie no, to ta salwa jest piękna. Chciałam coś zobaczyć, czy ta moja umiejętność... Ona zadaje tylko obrażenia i zwiększa szansę trafienia krytycznego. Ale nie regeneruje mi energii chyba. Zaraz zobaczymy przy następnym strzale, czy regeneruje tym energię, czy nie. Ciężko powiedzieć, bo ona bardzo szybko sama mi się regeneruje, po prostu samoistnie i albo mi się sama regeneruje, albo ja ją też regeneruję. Za pomocą tej umiejętności. Ogólnie jest opisane, czy dana podstawowa umiejętność regeneruje tą energię czy moc, ale w przypadku mojej nic takiego nie ma. Jeżeli wiecie, to możecie napisać w komentarzach. Nie no, mega tym łuczykiem się gra, pięknie. W ogóle jaka piękna animacja jest, jak kurczę strzelamy, nasza postać po prostu tak się, wiecie, rozszczepia, rozdziela się.
Patrzcie się, mega to wygląda. Rozszczepiamy się, rozdzielamy się tak naprawdę niesamowicie. Wszystko zrobiliśmy, zwiedziliśmy? Tak, jak najbardziej. Myślę, że jeszcze bossa ogarniemy, to już powinno być zejście do bossa. Jeszcze bossa ogarniemy i zakończymy sobie. X-Fal, oszpecony baron. Mamy go. Mamy go, mamy go! Pięknie, wewnętrzny mrok, wróć do robiska, powrót bohatera, zabieramy cały lucik, wszystko co z niego mamy. Nie no, ta umiejętność była mega. I powiem wam, że chyba odczułam ten motyw, że ta umiejętność naprawdę podstawowa regenerowała mi tę umiejętność, wiecie, tę energię i mogłam szybciej używać tej umiejętności zaawansowanej. Także zobaczmy, co my tu zdobyliśmy. Proszę, buty, lepsze buty, bandaże są słabsze, mamy kuszę, skoncentrowana prosta kusza. Ogólnie umiejętności strzeleckich można używać razem i z łukiem i z kuszą, moglibyśmy to sobie sprawdzić nawet, ale ja docelowo właśnie idę w łuki, nie? Jakkolwiek ta kusza jest lepsza, ma lepsze obrażenia, więc na ten moment można by było ją założyć i sobie przetestować, a później będziemy cisnąć włóki. Mamy jakieś spodnie. Mamy sztylet. Sztylet też mogę sobie założyć. Sztylety też mogłyby być, w sensie na razie, póki co jako taka awaryjna broń. Ja jeszcze będę musiała właśnie się zastanowić nad tym, czy na pewno chcę te sztylety, wiecie, w sztylety iść, bo też trzeba by było właśnie zainwestować w jakieś umiejętności, gdybym faktycznie ich chciała używać. Dobra, jakaś inna tunika, nogawice, no i mamy wszystko, słuchajcie. Dobra, myślę, że zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Ja będę od razu nagrywać kolejny, drugi. Wrócimy sobie do nowiska, także ja jestem naprawdę podekscytowana tą grą. Jestem ciekawa, co będzie się działo dalej. Ogólnie cała gra ma się skupiać na tej historii, którą poznaliśmy tak naprawdę tylko w formie notatek. W formie opowiadań w Diablo 3, bo w Diablo 2 chyba nic takiego nie było, przynajmniej ja nie kojarzę. Mam tutaj na myśli właśnie historię Lilith i Inariusa i ogólnie historię Sanktuarium, czyli świata ludzi. Jak to Sanktuarium zostało stworzone, jak ono powstało? Myślę, że już dużo ludzi natknęło się na wiele informacji w internecie, jak to wygląda i na te historie, ale bardzo tak naprawdę dużo informacji już mogliśmy wyciągnąć z samego zagrania w Diablo 3.
jeżeli czytaliśmy notatki, jeżeli wykorzystywaliśmy moment na porozmawianie z każdą postacią, jaką mieliśmy tam, wykorzystywanie wszystkich dialogów, jakie tylko były, mogliśmy poznać tę historię już częściowo, tak? Mogliśmy poznać początek tej historii, jak to się wszystko zaczęło, ale myślę, że jak najbardziej to wszystko będzie tutaj też ukazane i będzie można tę historię naprawdę fajnie poznać. Nawet będzie to przystępne dla nowych graczy, dla tych, którzy nie grali w poprzednie odsłony i będzie fajnie przedstawione. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, zachęcam do oceny, do komentowania, dajcie znać, co myślicie o Łotrzyku, czy gracie Łotrzykiem, czy gracie w Diablo 4, czy będziecie grać w Diablo 4. Napiszcie w komentarzach, a my już widzimy się w następnym odcinku. Zasubskrybujcie, żeby go nie przegapić. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.